Od 2008 roku w Wejherowie realizowany jest pilotażowy program finansowania modernizacji systemów grzewczych budynków mieszkalnych na proekologiczne. Do zmodernizowania zostało jeszcze wiele budynków, ale co roku przybywa mieszkań ogrzewanych ekologicznie. A to m.in. za sprawą dofinansowania z budżetu miasta Wejherowa. Kolejnym budynkiem, który nie będzie już ogrzewany za pomocą pieców kaflowych, jest ten na ulicy 12 Marca 226. Miasto przeznaczałoby jak największe środki, bo taka jest idea, żeby to zanieczyszczenie powietrza likwidować jak najszybciej. Natomiast jest to też związane z samodzielnością wspólnot mieszkaniowych, które nie mogą być zmuszane do pewnych działań, natomiast mają pewną świadomość, czy pełną świadomość tego, że im szybciej to zrobią, tym zdrowiej będą mieszkać członkowie wspólnoty. Więc ta wspólnota zadeklarowała swój udział. Miasto wspomaga do 60 tysięcy złotych tą ich inicjatywę. Mieszkańcy długo czekali na wymianę systemu grzewczego. Likwidacja pomieszczeń, gdzie przechowywano węgiel i drewno na opał, spowodowała, że dalej nie można było czekać. Ogrzewanie tam po prostu w tej chwili stało się niezbędne, powiedzmy, źródło ogrzewania takiego zewnętrznego pełnego, dlatego że tam nie ma budynków gospodarczych. Nie ma nawet teraz w tej chwili po zlikwidowaniu wszystkich zapleczy podwórkowych i wyburzeniu budynków gospodarczych, nie ma gdzie trzymać nawet opału. No i to się stała ostateczność taka właśnie, że no, trzeba było szukać jakiegoś alternatywnego źródła wyjścia z tej sytuacji. No i powstał, wrócił w zasadzie temat kotłowni gazowej, bo już wcześniej wspólnota do tego się przygotowywała, ale ze względów finansowych do tego nie przystąpiła. Wprowadzenie programu sfinansowania budynków w zakresie wymiany ogrzewania ma na celu ograniczenie emisji pyłów oraz innych szkodliwych substancji w Wejherowie. Wspólnota mieszkaniowa na ulicy 12 Marca 226 otrzymała dofinansowanie w kwocie 60 tysięcy złotych.